Zdrowia, szczególnie dla amerykańskich pacjentów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, kiedy Marks mówił, że rewolucja przyjdzie w Europie, marksistowska rewolucja komunistyczna przyjdzie w Europie do najbardziej rozwiniętego kraju, no w tym czasie to były Niemcy. W Niemczech tam próbowano wprowadzić ten komunizm. No był tam przemysł, byli tam poeci, byli pisarze, była muzyka, robili przęsła, robili tokarki. No wszystko było na wysokim poziomie. Technologicznie było na wysokim poziomie, zarobkowo było na wysokim poziomie. No były tam jakieś dłuższe godziny pracy i tak dalej, i tak dalej. No ale był to najbardziej rozwinięty kraj, powiedzmy w porównaniu z Rosją. No ale gdzie wybuchła rewolucja? No rewolucja wybuchła w Rosji. No, kiedy wybuchła w Rosji, no to w Rosji wiadomo, że tam było jednak bardziej ziemia i rolnictwo niż tokarki i mosty stalowe. Później, kiedy rewolucja miała być wprowadzana, no komuniści doszli do wniosku, że trzeba wyrzynać poprzedni system. Powybijali tych wszystkich zamożnych ludzi, tych, którzy tam jakoś prowadzili te interesy. Biali Rosjanie, czyli ci antykomuniści, wylądowali we Francji i tak dalej, i tak dalej. Później była druga wojna światowa, głody, nie głody, 70 lat ZSRR prowadzili. No i komunizm upadł, bo po prostu nie miał co jeść. Starał się robić rakiety, Ameryka postawiła też na rakiety. No i jednak w Rosji bardziej głodowali przez te rakiety niż w Ameryce. No i teraz okazuje się, że socjalizm kroczy, nie tylko kroczy, zapiernicza, galopuje po prostu w Ameryce. No i bez Stalina, bez Lenina, Marks powoli wprowadza socjalizm. Wprowadza socjalizm za 50 czy za 100 lat, czy będzie komunizm taki jak w Korei. No zobaczymy. W każdym razie ja to się obawiam, że będzie Wenezuela za 20 lat. No bo może tak się okazać. No ale wszyscy są teraz entuzjastycznie nastawieni. Najgorsza sytuacja to jest właśnie z lekarzami. Ja zrobiłem film jakiś czas temu na temat tego, jak lekarze się przesuwają do lewicy, no i lekarze przesuwają się do lewicy. Lekarze w Ameryce przez setki lat, no to w zasadzie mieli prywatne takie praktyki, oni jednak tam mieszkali w najróżniejszych, wzdłuż całej Ameryki, w małych miasteczkach, w dużych miasteczkach, średnich miasteczkach, no i leczyli tych ludzi. Szkoły medyczne nie były takie strasznie drogie, no trzeba było mieć łeb, trzeba było mieć trochę pieniędzy. No i wiadomo, że 1 na 100 ludzi był powiedzmy lekarzem, czy tam na 1 na 500 osób. To była szanowana profesja. Oczywiście mniej robili wtedy, nie wymieniali kolan, nie wymieniali serca, nie robili operacji najróżniejszych, które teraz robią. Ludzie żyli dużo krócej, nie mieli dostępu do lekarstw i tak dalej, i tak dalej. No ale ogólnie rzecz biorąc, lekarz to był szanowany. Przyszedł jakiś tam chłop z jakimiś problemami, zostawił kopę jajek, ile to jest kopa? 60 chyba, tak? Czy tam łubiankę jakichś grzybów, no i jakoś to szło, ale te wszystkie praktyki zaczęły znikać w zasadzie w Ameryce od lat 80., 70., 80., kiedy zaczęli robić duże kompanie i mówią, no po co indywidualna praktyka lekarza, kiedy ktoś na ulicy pójdzie do bliskiego lekarza, ten lekarz go skieruje tam gdzieś, żeby zrobił badania, później jak zrobi te badania, no to on musi wziąć te badania, iść gdzie indziej, żeby zrobili mu prześwietlenie, jak zrobią prześwietlenie, no to może operację to tam i takie biegania, no i zrobili takie kombajny, zaczęli robić te wielkie firmy, można powiedzieć, medyczne dla zysku. No i wszystko było pod jednym dachem. No i to wszystkim to pasowało. Do tego w tym samym czasie rząd powiedział, że w zasadzie gwarantuje pożyczki na studia. No i teraz te pożyczki spowodowały to, że kiedy rząd powiedział, ok, uczelnie, koledzy, nie martwcie się, my zagwarantujemy wam, jeżeli ktoś upadnie z płaceniem, to my zapłacimy. No i tak się okazało, że że w zasadzie uczelnie, jak to usłyszały, te uczelnie medyczne, to zaczęły podwyższać opłaty 2 czy 3 razy szybciej niż powiedzmy inflacja, no bo zawsze jednak prawo popytu i podaży to było mniej więcej takie, że ludzie jak płacili gotówką albo pożyczali jakoś prywatnie pieniądze, no to te uczelnie nie brały tak strasznie dużo. Teraz się okazało, że ktoś, kto kończy studia medyczne, a trzeba pamiętać, że w Ameryce to trzeba iść na 4 lata studiów, po 12 latach szkoły podstawowej i średniej, czyli to jest 16 lat nauki i wtedy się dopiero idzie na 3 lata studiów medycznych, samej w zasadzie medycyny, no i później jest jeszcze specjalizacja, no i później idzie się jeszcze pracować do szpitala, pracując po 60-80 godzin za 40-50 tysięcy, czyli to wychodzi mniej więcej 5-6-7 dolarów za godzinę. No oczywiście, że oni nie pracują tam cały czas, jak są 24 godziny, no ale żeby wyrobić 70-80 godzin w tygodniu, no to jednak można sobie łatwo przeliczyć, ile to potrzeba dziennie. No i te pieniądze są straszne, Teraz wszyscy wychodzą i mówią, że trzeba to zlikwidować. Smutne jest to, że w latach, powiedzmy, 1910 roku 60% popierało republikanów, czyli 60%, a 30% demokratów. W 2008 roku, no to mniej więcej było 50-50, a teraz prawicowi lekarze to jest 1/3, a 2/3 są lewicowi. No dlaczego tak jest? No jest tak dlatego, że szpitale i lekarze to jest budżetówka, tak? W budżetówce ludziom zależy na tym, żeby cała inna masa płaciła, a oni żeby byli przy żłobie. No dlatego uwielbiają socjalizm, uwielbiają państwowość, tak? Oni uwielbiają ten Obamacare. Obamacare to też jest ciekawa sprawa, no bo to nie jest Obamacare. Co Obamacare jest, to jest przymusowe ubezpieczenie, także że w zasadzie zmusza wszystkich, żeby wykupili ubezpieczenie, czy chcą, czy nie chcą. Jeżeli chcą, no to kupują, a jeżeli nie chcą, no to muszą zapłacić karę w podatkach, także jeżeli płacą podatki, no to muszą jeszcze więcej zapłacić podatków, tylko dlatego, że wybrali nie mieć ubezpieczenia. No oczywiście jest coś takiego, że jeżeli ktoś zarabia tam ileś, no i powiedzmy ubezpieczenie kosztuje 7, 8, 9 tysięcy na jedną osobę, a ktoś płaci tych podatków federalnych powiedzmy 3, 4, 5, no to zamiast płacić to do Waszyngtonu 3, 4, 5 tysięcy, to może użyć te 3, 4, 5 tysięcy pod konto tych 7, 8, 9 tysięcy. Także to jest tak zwany kredyt, no to czyli w zasadzie sam sobie utrzymuje, nie płaci podatków, płaci sobie ubezpieczenie. Także to jest to pewnego rodzaju pozytywne, tyle tylko, że tych, na których nie stać, no to oni idą na garnuszek państwowy i w zasadzie są na zasiłku i wtedy dostają. Powiedzmy w 2012 roku 50% lekarzy to miało prywatną praktykę, około 37% pracowało jako pracownik. W 2016 roku no to było tak mniej więcej 48%, 48%, no i trochę niezależnych, no a teraz już jest więcej na pensji niż ma własną praktykę. No i dlaczego to tak jest? No tak to jest, że socjaliści to uwielbiają państwo. Uwielbiają państwo, to uwielbiają budżetówkę. Kiedy uwielbiają budżetówkę, no to gdzie oni chcą być? W wielkich miastach. Gdzie jest największe poparcie dla demokratów? No Nowy Jork, Chicago, Detroit, Boston, Washington. Wszystkie miasta, no to tam jest kasa. Tam jest kasa, to ludzie chcą tą kasę. No i ci lekarze chcą tam być. Ludzie na zasiłku chcą tam być, politycy chcą tam być, tam wszyscy chcą, żeby cała reszta płaciła. Czy są lekarze na wioskach? No nie, niestety nie ma. Miasta są lewicowe, miasta są liberalne, miasta są socjalistyczne, no i ludzie są wychowywani na uczelniach medycznych, powinni być nauczani tylko medycynę, tak? Jak pokroić nerkę, jak dać lekarstwo, jak dać jakieś witaminy, jak przesłuchać serce i tak dalej, i tak dalej. No a teraz przez ostatnie 30 lat indoktrynacja socjalistyczna była taka mocna, że po prostu teraz wychodzą same Leniny i same marksiści z uczelni. I oni wychodzą, walczą o co oni walczą, lekarze? Lekarze walczą o skrobanki. Lekarze walczą o skrobanki. No to jest ciekawe, żeby lekarze walczyli o skrobanki, tak? Lekarze walczą, powiedzmy, tłumaczą, że nie można kryminalizować bezdomnych. No, co to znaczy nie można kryminalizować bezdomnych? No to znaczy to, że musi być takie prawo, że jak bezdomny ukradnie coś tam poniżej $100, no to nie może być przestępstwo, tak? On wejdzie, ukradnie coś w sklepie i lekarze mówią, no ukradł, to go zostawi w spokoju. Zamknięcie go to jest kryminalizowanie bezdomnego. Nasra, powiedzmy, na ulicy, tak jak w Nowym Jorku, w San Francisco jest to już sławetne i w Los Angeles, no to też jest to kryminalizacja. Lekarze, wszyscy ci młodzi mówią, że tego nie potrzeba. No i jest wiek, tak? I zaczyna się ten wiek. Przez lata właśnie ci starsi na dzień dzisiejszy, no to oni jednak mówili, że bardziej byli republikanami niż demokratami. Ale nawet wśród tych dzisiejszych lekarzy tam do 30-40 lat to jest ciekawe, że większość lekarzy, powiedzmy, którzy mniej zarabiają, czyli jeżeli są lekarzem rodzinnym, czy właśnie tam pediatrą, czy wewnętrznym tego rodzaju, no to oni są na lewo bardzo. Ludzie bardziej z większą specjalizacją, powiedzmy, od operacji serca, operacji mózgu, gdzie anestezjolodzy zarabiają ciężkie pieniądze, no to oni jednak są za kapitalizmem, za konserwatyzmem, za powiedzmy niewnikaniem państwa w tą medycynę. Jest coś takiego jak American Medical Association, no i oni tam w zasadzie wpisane mieli do... No oni to są w zasadzie nie bezpartyjna, oni tutaj nazywają to non-partisan, czyli taka niepartyjna grupa, no ale to jest na 250 000 lekarzy w Ameryce, no to jest około tylko 25 000 lekarzy w tym zgrupowaniu, no cała reszta nie jest zrzeszona. Oni wydają ciężkie pieniądze, żeby przesuwać swoich demokratów do kongresu, no bo starają się jednak zniszczyć Trumpa. No, teraz ostatnio lewica dostała wścieku z atakami na republikanów. No zresztą widzicie, co się dzieje z tą Ukrainą. Trump się spytał, czy za Obamy Biden mógł w zasadzie kraść pieniądze na oczach wszystkich, konkretnie jego syn, no to teraz ścigają, chcą go odsunąć z urzędu, z Białego Domu za to, że się zapytał, czy ktoś może kraść. No oczywiście lewactwo nie pyta się tego, czy to pytanie było prawidłowe, czy można się zapytać, czy ktoś będąc w urzędzie może ustawić coś takiego, żeby syn kradł, no bo dostawał 50 000 co miesiąc, tam były jakieś inne ustawki. No ale to jest to lewactwo. No lewactwo po prostu chce budżetówki. Lewactwo, te silne lewactwo i właśnie teraz lekarze są. Wspomniałem, powiedzmy, wieś i miasta. No w Nowym Jorku wbrew pozorom lekarze zarabiają bardzo mało. Znaczy bardzo mało. Mniej niż gdzie indziej mogliby zarabiać. Powiedzmy lekarz, który się wychował w Montanie i skończył studia, powiedzmy, w Nowym Jorku, no to po skończeniu studiów u siebie w swoim mieście, tam gdzieś w Montanie, w szpitalu mógłby zarabiać 350-400 tysięcy rocznie na pozycji jakiegoś tam lekarza, no to w Nowym Jorku, pomimo że mieszkania są 2 razy droższe czy 3 razy, jedzenie jest 2 razy droższe czy 3 razy, lekarze decydują się zostać jednak w Nowym Jorku za 160 tysięcy, także że w małych miastach płacą 2 razy więcej i ludzie tam nie jeżdżą, no bo tam nie ma tej rozrywki, nie ma tej kultury, nie ma tej chęci pozostania, także ludzie uciekają i pracują za 2 razy mniej, czyli w zasadzie będą wydawali wszystko, co zarabiają, kiedy w Montanie zarabiając 2 razy więcej, wydając 2 razy mniej, no to mogliby oszczędzać, także ludzie kiedy dopiero wyprowadzają się gdzieś tam na wieś, czy w mniej znane tereny, no wtedy, kiedy myślą o rodzinie, o dzieciach, no i wtedy się przeprowadzają, no ale później też znowu uciekają, no bo dzieciaki chcą iść do jakiejś lepszej szkoły, także to jest ciągle ta przewalanka, no i właśnie ważny jest na przykład Senat, tak, jeżeli ktoś sobie pomyśli, co to jest Kongres. Kongres to jest 435 osób z reprezentantów i 100 ludzi senatorów, 100 senatorów i senatorek, czyli 2 osoby z każdego stanu. Także stan niezależny jest, czy mały, czy duży, ma 2 senatorów. No i to jest sprawiedliwe. Dużo idiotów po prostu tego nie rozumie i mówi, że powinno być... Nie powinno być tego. Kiedy tego nie powinno być? No przy wyborach, bo 435 osób plus 100, czyli 535 osób reprezentuje Amerykę, no i nie każda osoba reprezentuje taki sam milion, powiedzmy, tak, czy tam 700 tysięcy. No ale to jest dyskusja na inny filmik. No, sprowadza się wszystko do tego, że powiedzmy, no socjalizm wszedł po cichu, od tylnymi drzwiami, lekarze są zadowoleni, im nie bardzo przeszkadza, że ludzie będą umierali czekając na jakieś operacje 12 miesięcy czy 24 miesiące, tak jak jest to w Anglii czy w Kanadzie nawet, tak? Wszyscy zachwalają ten kanadyjski system, a prawda jest taka, że bardzo często ludzie z północy, z Kanady przyjeżdżają do Ameryki, żeby robić jakieś leczenia. No fakt jest faktem, że z Ameryki też jeżeli jest coś szybkiego, no to jadą do Kanady, żeby sobie zrobić jakieś tam operacje, czy zęby, czy nawet lekarstwa kupują. No jest to fakt, ale w wielu wypadkach jednak Kanadyjczycy wybierają Amerykę na te bardzo długie operacje, także to jest, no jest to jakaś paranoja, jest jakaś paranoja. Dodatkowa sprawa to jest taka, że ilość kobiet jako lekarzy, jako lekarek wzrasta nieustannie. No mimo wszystko teraz jest około 29%, z 10 lat temu no to było 25%, że to powolutku rośnie. No i wszystkie kobiety w zasadzie, wszystkie kobiety, no to są socjalistkami, no bo kobiety lubią spokój, tak? Kobieta lubi rodzinę, potrzebuje zjeść, wychować dzieci, potrzebuje spokój. No i to jest to, co państwo przedstawia, socjalizm to właśnie to przedstawia. Będzie spokój. No tyle tylko, że konserwatyzm i kapitalizm pozwala zrobić te pieniądze, bo nawet w medycynie, kiedy jest jedno ubezpieczenie państwowe, no to wtedy przyduszają lekarzy. Nie ma już tej możliwości jakiegoś rozwoju, nie ma możliwości znalezienia jakichś nowych rozwiązań. Farmaceutyka też się troszeczkę przygniata, no bo jednak w Ameryce, jeżeli ktoś opatentuje po wydaniu paru miliardów dolarów na badania i znalezienie jakiegoś lekarstwa, no to jest ciężka kasa, no to przy państwowej kontroli to wszystko zdycha, tak? Jak popatrzeć na te medyczne wynalazki i odnajdywania, jakieś odkrycia, no to w tych krajach, gdzie jest państwowa medycyna, no to tam się nie dzieje, bo tam jest wszystko kontrolowane, pieniądze, pensje lekarzy kontrolują, no ale dzisiejsza młodzież, dzisiejsi lekarze do 30-40 lat po prostu się zgodzili. Oni powiedzieli, nie muszą być jakieś potężne zarobki, będziemy pracować mniej, będziemy głosować na socjalistów, jesteśmy w budżetówce, wszystko nam pasuje. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do naciśnięcia, dzwoneczek dzin dzin. Subskrybuj, polecaj, wysyłaj. Do następnego. Myślę, że w tym filmie nie powinno być zdemonetyzowania.